W niedzielę odbyła się druga edycja zawodów triatlonowych o Puchar Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Organizatorem imprezy jest Fundacja Silni Ciałem, Niezłomni Duchem. W zeszłym roku pierwsza edycja, zorganizowana w bardzo szybkim tempie, bo w 2 tygodnie. Udało nam się to zrobić w ekspresowym tempie. Pewnie dlatego też liczba uczestników była trochę mniejsza niż teraz jest, bo było to 80 osób. W tym roku już mamy 140 osób, a limit basenowy, logistyczny przewidujemy tutaj 180 osób. Także to jest maks, jaki możemy przyjąć. 140 to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Poziom staramy się tutaj utrzymywać średni. Mamy zawodników na bardzo wysokim poziomie, którzy startują na ostatniej serii, ale ogólnie te zawody dedykujemy osobnikom, którzy nigdy nie mieli styczności z triatlonem, bądź mało ze sportem. Dystans bardzo krótki, który tutaj przygotowaliśmy. Rowery MTB, który prawdopodobnie każdy posiada w domu. Może przyjść tutaj każdy, wystartować każdy. Także zapraszamy wszystkich. Dzięki AWF-owi możemy skorzystać z pięknych obiektów jednego stadionu do rugby lekkoatletycznego oraz pływalni. To są jedyne zawody w Polsce, które tak dobrze wychodzą w zamkniętym obiekcie, więc zapraszamy wszystkich i do zobaczenia.